prowadzenie dzisiaj, które pozwoli Ci, że tak powiem, nabrać takiego jakby trochę więcej pewności, dlaczego my niektóre rzeczy robimy. W ogóle ten sport powstał z połączenia trzech różnych dyscyplin, czyli był sobie taki gościu, który wymyślił, że nagle chodził na siłownię, tak, i mówi, to nie jest zbyt efektywne, bo tam ludzie przede wszystkim robią takie rzeczy, które są powtarzalne bardzo, tak, w kółko, albo wyciskają na klatkę. No ja nie chcę generalizować, bo dużo osób, które wiedzą, jak się poruszać tam i mają jakąś wiedzę na ten temat, to jest w stanie tam zrobić całkiem niezły trening, ale na dłuższą metę też dużo rzeczy tam brakuje, takich właśnie, które temu gościowi były bardzo potrzebne, tak, czy on był sportowcem i zabrakło mu tam na przykład takich ruchów, które mają szeroki zakres, czyli na przykład nasze stawy nie są ograniczone, tak jak taka maszyna, która nakierowuje cię na pewien ruch w jeden tylko określony sposób, no to w życiu codziennym masz dostępną dużo większą szerokość, nie wiem, dużo większy zakres barki mają niż te takie ograniczone ruchy. Więc on był gimnastykiem i stwierdził, że brakowało mu na przykład podnoszenia ciężarów, tak? Więc to była kolejna dyscyplina, którą zaangażował oprócz gimnastyki i również takich ruchów, które rozwijały kondycję, taką typowo, powiedzmy sobie, wytrzymałość sercowo-naczyniową, tak? takie już wysiłkowe rzeczy. I nie dość, że tego wszystkiego mu brakowało w takim codziennym treningu, no to jeszcze dodatkowo stwierdził, że połączy to i będzie wykonywał czasami dwie, czasami jedną z tych dyscyplin, tak żeby jak najlepsza była odpowiedź organizmu. Nie? Czyli chodzi o to, że twój organizm, łatwo się przyzwyczajamy do pewnego rodzaju bodźców, tak? Jeżeli byśmy na przykład zdecydowali się tylko na trening siłowy, bo to też tutaj jest częścią tego programu naszego i mamy różnego rodzaju sprzęty, jakieś sztangi, ketle, hantle, piłki różnego rodzaju. To wszystko sobie oczywiście używamy, ale też robimy treningi, w których jednocześnie jest obecne i podnoszenie ciężarów i na przykład właśnie trening metaboliczny, czy to na jakimś ergometrze, czy powiedzmy w postaci biegania, tak więc to wszystko zawsze jest w inny sposób zorganizowane. Tak, żebyś ty ćwicząc no nie nabierała takiego przyzwyczajenia, żeby twój organizm, twoje ciało zawsze reagował dość w taki sposób zdecydowany. Tak? Więc to jest tak jakby ważne. No i tutaj jakby omówiłem jedną tą grupę, czyli ćwiczenia z ciężarem zewnętrznym, tak? To jest to właśnie podnoszenie ciężarów, które my nazywamy weightliftingiem, tak? Weightlifting z angielskiego. I druga grupa no to jest gimnastyka, gdzie mamy już ruchy, które są pozbawione ciężaru zewnętrznego przeważnie, czyli jakieś pompki, brzuszki, tego typu podskoki, różne podciągnięcia na drążkach, tego typu ekwilibrystyka, które powodują, że no tutaj coraz lepsza jest kontrola, równowaga, balans, tego typu rzeczy, ale też i siła, tak? Siłę to też doskonale rozwija. No i dochodzi ta trzecia rzecz, którą już też mówiłem, czyli właśnie takie metaboliczne treningi, gdzie często zdarzy się, że będzie tylko 100% metaboliczny trening, tak jak wczoraj na przykład grupa miała okazję na tym urządzeniu troszeczkę i jeszcze na rowerku, tak? Czyli były i narty, i wiosła, i rower, i oni to robili jedno po drugim, tak? Więc nigdy nie ma takiej nudy. Też ważna rzecz, którą jakby my tutaj angażujemy się, to jest długość treningu, tak? Czyli jeżeli chodzisz, powiedzmy sobie tak klasycznie, ktoś chodzi na siłownię, to zazwyczaj tam rozgrzewka, 10 minut jakiś rowerek, czy bieżnia, tego typu sprawy. A tutaj no, rozgrzewka też jest bardzo ważna, bo to jest podstawowa część treningu, ale również ta główna część ma zmienną charakterystykę, czyli często robimy treningi takie powiedzmy pomiędzy 10 a 20 minut, bo one najlepiej poprawiają naszą wydolność, naszą siłę taką ogólną, ale też są takie treningi, które trwają po kilkanaście sekund, w sensie takim, że wysiłek jest poprzeplatany, czyli to są różnego rodzaju interwały, takie zrywy kilkuminutowe, 2, 3, 5, takie, gdzie chcemy generować maksymalną moc, taki wysiłek no, typowo już na maksa, ale też są dłuższe treningi, 30-40 minutowe, więc w ciągu tej godzinnej takiej jednostki jesteśmy w stanie zmieścić no, maksymalnie tam powiedzmy do 45-50 minut takiego ciągłego wysiłku, gdzie to wiadomo, no, jest zawsze omówione, tutaj trening wygląda w taki sposób, że jak się spotykamy, to ja stoję, prowadzę rozgrzewkę, czy to będzie inny trener i później tłumaczymy po kolei, jakie ćwiczenia będą, co będziemy robić, w jaki sposób to należy wykonać. No, nie? Dzisiaj tutaj, jak jesteś po raz pierwszy, no to jeszcze masz, że tak powiem, pewnie ciężko określić, co będzie się działo, nie wiesz, więc na razie będę Cię za rękę prowadził przez te 5 treningów, a potem, no, jak będziesz gotowa, przechodzisz sobie już na grupę i też tam nie jesteś sama, tam cały czas jest trener z Tobą, który potrzebujesz jakiejś pomocy, podchodzisz, zgłaszasz się, mówisz po cichu do niego i on podchodzi, pomaga Ci. Nie? Też są ludzie, którzy przechodzili tą samą ścieżkę, więc jakby oni też to rozumieją, że na początku każdy potrzebuje trochę pomocy i zawsze też pomogą Ci. No nie? Jak będziesz czegoś nie będziesz wiedziała,
coś nie wiem, nie do końca zrozumiesz, to zawsze pytaj, zadawaj dużo pytań, bo to jest taki okres najważniejszy, kiedy się uczysz, kiedy jesteś na tym początkowym etapie, to jest najważniejsze, żeby nie robić czegoś tak na czuja, bo mi się wydaje, tylko właśnie postarać się jak najmocniej tutaj zaangażować w ten proces nauki, bo im więcej będziesz tych informacji przyswajać, im lepiej to zrozumiesz, tym na dłużej to zostanie, nie? A cała jakby idea tego sportu to się wzięła stąd, że są to takie ruchy funkcjonalne, tak? Bardzo popularne pojęcie w ostatnich latach, często się używa tego i nie zawsze każdy wie, o co chodzi, no nie? Bo to chodzi o to, że w życiu wykonujemy wiele różnych czynności, tak? Gdzieś siadasz, coś podnosisz, gdzieś coś przesuwasz, pchasz, ciągniesz, tego typu rzeczy, czyli takie podstawowe wzorce ruchowe, gdzie albo zginamy biodra, albo zginamy trochę kolana, gdzieś tam rękoma nad głowę wypychamy, czy ciągniemy, to są takie ruchy funkcjonalne, no bo pomagają nam w życiu wykonywać to, co potrzebujemy. Gdzieś tam coś trzeba podnieść, tak? Przesunąć, więc my chcemy nauczyć to tutaj Was robić w taki sposób bezpieczny, tak? Najważniejsza dla nas jest technika wykonywania tego ruchu, tak żeby to nie było tak po prostu, a dobra, tam nauczyłam się i już wszystko wiem i za chwilę będę robić nie wiadomo jakie ciężary, byle jak, tak? Bo nigdy nie ma sensu robić byle jak, no bo to jakby był bardzo duży ciężar, to niewiele da, a poza tym no, jest coraz większe ryzyko też kontuzji i my będziemy przed tym chcieli Cię ochronić, żebyś takiej kontuzji się nie nabawiła, no nie? Więc jak będą jakieś wątpliwości, czy ja robię dobrze, czy źle, to zawsze podejdź, zapytaj, poproś, żebyśmy my podeszli i Cię poprawili, ewentualnie pomogli, no nie? Bo to jest ważne. Więc te ruchy funkcjonalne to też jakby jest tylko dopiero początek tego, co my robimy, czyli crossa, bo one są dopiero wtedy tak fajnie efektywne, gdy robimy je właśnie w tej ciągłej zmienności, czyli że każdy trening trochę inne ruchy, trochę inny zestaw, trochę inna ilość powtórzeń, tak? Inna długość czasu, jaką nam zajmuje taka jednostka, tak? Więc to wszystko składa się na to, że ten trening jest właśnie ciągle zmienny, funkcjonalny, ale jeszcze ostatni element jest jego intensywność, tak? Bo my zawsze dążymy i też chcemy, żeby każdy to zrozumiał, że ważna jest intensywność ćwiczeń, tak? Dużo ważniejsze jest to, żeby intensywność była wysoka, niż to, żeby trening trwał długo na przykład, tak? Znaczy zależy też dla kogo, bo są sportowcy tacy typowi, wytrzymałościowi, gdzieś tam jacyś biegający te biegi ultra, gdzie oni, dla nich to nie byłby, podejrzewam, najlepszy trening, ale my tutaj koncentrujemy się na takim człowieku, powiedzmy, nazwijmy to sobie Kowalskim, który po prostu chce się czuć lepiej, wyglądać lepiej i gdzieś tam bezpieczniej, zdrowiej się poruszać, nie? I to jest najlepszy trening, więc intensywność to sobie można zdefiniować w różny sposób, też żebyś nie myślała, że chodzi o to, żeby zawsze robić wszystko jak najszybciej, tak? Bo czasami intensywność to będzie taki relatywny ciężar lub stopień trudności dla Ciebie w skali na przykład od 1 do 10, to intensywność zazwyczaj koło 8 już jest, tak? 75-85% taki przedział, tak? Nie zawsze wszystko chcemy robić tak absolutnie na maksa, na 100%, bo to się nie da. No to możesz zrobić 1-2 razy wtedy, tak? Że 100% naprawdę, tak max, ale 75-80% przez 5-10 minut to jest już naprawdę też duży wysiłek. Ten trening później powoduje, że Twoje ciało będzie zmęczone, tak? No to normalne, tak? Jak po każdym treningu, ale tutaj ono może być tak ekstra mocniej dużo zmęczone, więc ważny jest ten proces regeneracji, który rozpoczyna się tak naprawdę już w momencie, gdy Ty kończysz ten trening, tak? Czyli dzisiaj jak skończymy, to będzie fajne takie uczucie, te endorfiny wszystkie znane każdemu, kto uprawia jakiś sport, ale to nie jest koniec, to jest dopiero początek, bo najważniejsze to, co się z Tobą dzieje, to właśnie wtedy, co się zaczyna i trwa aż do następnego treningu, nie? I to jest to, na co my mamy najmniejszy wpływ tutaj, jako Twoi trenerzy. Oczywiście w jakimś stopniu staramy się pomagać, żebyście rozumieli właśnie, że idąc do domu, warto się porozciągać. Czy to po treningu wieczorem, gdzieś tam 5 minut chociażby na początek, czy następnego dnia, ja tak wolę na drugi dzień rano, kiedy te mięśnie już są trochę wypoczęte lekko, ale nadal spięte. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, no to ten nasz wehikuł tutaj, ciało nasze, będzie coraz w gorszym stanie, tak? Będą gdzieś tam się generowały jakieś, kumulowały napięcia, które powodują, że te stawy nie będą funkcjonować tak jak trzeba, przy napiętych mięśniach będzie ból na przykład się pojawiał i początkowo wielu osobom się wydaje, że wow, ale fajnie, tutaj wszystko mnie boli, chodzę taki zmęczony, czyli muszą być efekty, tak? No nie zawsze do końca to tak jest, bo pomimo tego, że wiadomo, zwalamy zawsze na swój wiek, na jakieś tam inne czynniki zewnętrzne, to większość rzeczy my możemy kontrolować, tylko no, nie chce nam się tak, bo my jesteśmy idealni i nigdy nie będziemy, ale to co możemy, czyli właśnie to co najważniejsze, to nawadnianie się, wysypianie się, tak? I dbanie o to, żeby te mięśnie tam, gdzie czuję, że po prostu mam naciągnięte, bo nie wiem, schylam się i nie mogę,
to rozciągnąć, tak? I jeżeli ktoś mówi mi, że nie ma na to czasu, no to trudno, no nie będzie wtedy miał efektów też, tak? To jest jakby taka prosta zależność, jeżeli narzekamy ciągle, że nie wiem, boli kogoś tutaj biodro, chodzi, narzeka, nie może tego czy tamtego, ale nie robi nic z tym, no to ja za bardzo nie pomogę, no nie? Muszę wtedy być szczery, bo poddaję się, tak? Mówię, okej, okay, możesz to zrobić ze mną, możesz to zrobić samemu, możesz to powierzyć fizjoterapeucie, który jeżeli już dojdzie do tego, że gdzieś tam trwalsze zmiany jakieś nastąpią, będzie potrzebny, bo samemu często tego nie zrobimy, ale dopóki jest to taka mała sprawa, że dopiero coś zaczyna ciągnąć, to warto po prostu poświęcać regularnie, codziennie czas na to, żeby rozluźnić, rozciągnąć, nie wiem, jakieś ćwiczenia oddechowe, tego typu sprawy, no nie? No i oczywiście to odżywianie, o którym też mówiłem, które jest bardzo istotne, bez niego no, nie da się żyć i to, co będziemy wybierać jako nasze pożywienie, będzie decydowało o tym, jak się czujemy, tak? Wbrew temu, co też większość osób wydaje się, że bo to dzisiaj niskie ciśnienie, albo nie wiem, coś tam, jakiś gorszy dzień mam, zawsze szukamy takich powodów poza naszą kontrolą leżącymi, tak? A najwięcej decydujący czynnik na nasze samopoczucie ma to, co właśnie spożywamy, jedzenie. To jest tak silna broń, że nie ma opcji, jak źle ktoś je, żeby czuł się jakoś rewelacyjnie, ale też nie ma opcji, żeby ktoś się źle czuł, jak je bardzo dobrze, tak? Zawsze będzie się lepiej czuł, będzie się lepiej czuł. Tak więc trening ma tutaj za zadanie uzupełnić tą lukę, taką jakby pomiędzy tym, co ty możesz sama zrobić, a tym, co my możemy ci pomóc zrobić, no nie? Czyli żeby ten wysiłek był efektywny, no bo w godzinę zrobimy naprawdę dużo, zaczniemy za chwilkę, tak? Więc tu się nie martw, godzina pełno będzie i będziemy cię na tych 5 pierwszych treningach uczyć po kolei takich podstaw. Podstaw tego, czym my się tu zajmujemy, te najważniejsze rzeczy, takie, które później sprawią, że na tych podstawach będziesz mogła zbudować sobie pozostałe umiejętności, które nauczysz się później na etapie już zajęć podejrzewam grupowych, tak? Zależy. I trening jest skonstruowany z 4 głównych elementów, to w większości przypadków prawie, że wszędzie tak jest, bo dziwnym byłoby, gdyby nie było rozgrzewki. To jest w zasadzie najważniejsza prawie, że część treningu, tak? Więc najważniejsza część treningu to jest rozgrzewka. Dlaczego? Bo jak się, nie wiem, nie rozgrzejesz, nie przygotujesz, nie rozruszasz, i z marszu wejdziesz na główną część, tak? Albo na już tą część końcową rozgrzewki, gdzie coraz bardziej intensywnie jest. I tak się zdarza, gdy ktoś się spóźnia, gdy przychodzi po czasie, no to niestety twój organizm no, jest dużo bardziej narażony na jakieś urazy. Tak, załóżmy, że dźwigamy dzisiaj duże ciężary, bo tak będzie z grupą dzisiaj na zajęciach. I ktoś przychodzi i ominął rozgrzewkę, tak? I nagle ląduje pod sztangą i podnosi na plecach dość duży, na początku może nie, ale stopniowo zwiększamy, tak? Bo do tego dążymy. Dość duży ciężar, a te kolana są nierozgrzane, te stawy skokowe, stopy i w ogóle. Więc to trzeba sobie zawsze uczciwie przyznać, że muszę tu być co najmniej 5 minut przed rozpoczęciem treningu, żeby nie spieszyć się i nie przebierać się, gdy już rozpoczął się trening. Bo ja i każdy inny z nas rozpoczyna trening równiuteńko, bo szanujemy czas swój i wasz. Nie chcemy, żeby ktoś, kto przyszedł na czas, dodatkowo musiał czekać na kogoś, kto się spóźnił, no bo to jest bez sensu, tak? Cała grupa 10 osób czeka na jedną osobę. Nigdy tak tutaj nie ma tego. I dla każdego z was, dla waszego dobra, prosimy, żeby po prostu planować sobie przybycie tu na 5, na 10 minut wcześniej, bo można zawsze troszeczkę się porozciągać, czego też w trakcie tego kursu cię nauczę. I można, nie wiem, pogadać z kimś, ale najlepiej porozciągać, tak? I porozruszać trochę te wszystkie stawy, gdzieś tam przygotować. Druga część na tym etapie naszej nauki to będzie głównie właśnie poznawanie nowych ruchów gdzieś tam, potem powtarzanie tego ruchu na kolejnym treningu i na bazie tego ruchu nauka kolejnych, a już później w twojej jakby takiej normalnym tutaj kursie wydarzeń, jak będziesz przychodzić na kolejne zajęcia, to pierwsze pół roku to podejrzewam, co chwilę jakiś nowy ruch też będziesz poznawać. Dalej to już będzie jakby umiejętności, które będziesz znał, ale będziesz ciągle je rozwijał, tak? W trzeciej części, która już ma za zadanie taki, można powiedzieć, no nie do końca sprawdzian, ale jakby poniekąd to można z tym się zgodzić, to jest tak zwany metcon, trzecia część, gdzie są zestawy właśnie już takie na czas, na ilość,